Zapraszam dzisiaj na drugą część filmiku z serii Rady i triki kosmetyczno-urodowe. Kochani, jak wiecie, filmik jeden już pojawił się na moim kanale. Oczywiście linka zostawię Wam na dole. W poprzednim filmiku przedstawiłam Wam około 15 rad i trików makijażowo-urodowych. I dzisiaj będzie podobnie. Myślę, że liczba 15 właśnie trików i rad jest taką dobrą liczbą i filmik nie będzie bardzo długi i będzie przydatny dla Was. Taką mam przynajmniej nadzieję. Kochani, przedstawię Wam rzeczy, które w pewien sposób ułatwią Wam życie, można powiedzieć, że pozwolą wyjść z opresji, z jakiejś podbramkowej sytuacji i często, gęsto pozwolą zaoszczędzić pieniążki, więc fajnie. Mam nadzieję, że światło dzisiaj jest w porządku. Ostatnim razem naprawdę bardzo zepsuła się pogoda w jednej chwili, w jednym momencie, właśnie w filmiku o radach i trikach. I niestety stała się ciemność. Mam nadzieję, że teraz jest w miarę dobre światło, że Wam odpowiada i nie przedłużając, zaczynajmy. Zanim zaczniesz wykonywać swój makijaż, ściągnij nadmiar sebum za pomocą chusteczki higienicznej, oczywiście delikatnie przykładając. To pozwoli na to, że Twoja skóra będzie, powiedzmy, lekko odtłuszczona, a makijaż pozostanie na twarzy na dłużej. Oczywiście do tego celu możecie wykorzystać wszelkiego rodzaju chusteczki higieniczne, nawet na upartego papier toaletowy, delikatnie przycisnąć, odtłuścić sobie tą buźkę, zanim nałożycie makijaż. Kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest maskara wodoodporna. Niewiele z nas pamięta o tym, że maskara taka świetnie zachowuje podkręcenie rzęs, więc jeśli zastosowałyśmy zalotkę, dobrze jest chociaż delikatnie pociągnąć sobie rzęsiska właśnie tuszem wodoodpornym. To nam je zachowa właśnie w tym podkręceniu, a potem możemy nałożyć sobie warstwę tuszu innego, naszego ulubionego i nasze rzęsiska po prostu będą świetnie wyglądać cały dzień. Wybaczcie, że spoglądam sobie tutaj do zeszytu, ale żeby się nie zgubić, jak zawsze zapisałam sobie wszystko tutaj. Jeśli chodzi o kwestie paznokci, często zdarza się tak, że no, gdzieś niechcący uderzymy, pazurek nam się zadrze, wygląda na to, że będzie nam się łamać, no a szkoda nam po prostu tych paznokci obcinać. I często, gęsto właśnie te paznokcie nasze lubią łamać się zaraz tutaj właśnie przy opuszku, przy linii tutaj się znajdującej. I kochani, no wiadomo, troszkę szkoda obcinać paznokci. Jak sytuacja zdarzy się na kciuku, to jeszcze można przeżyć, ale oczywiście gdzieś w centralnej części dłoni z krótkim paznokciem, a reszta długa troszkę dziwnie się wygląda. Natomiast ja mam dla Was radę, jeśli chodzi właśnie o uratowanie takiego pazurka. Bierzecie sobie, kochani, torebeczkę herbaty. Oczywiście wysypujecie wszystko ze środka i bierzecie kawałek właśnie tego oto materiału, w którym pakują oni właśnie herbatę. Naklejacie sobie delikatnie w miejsce złamania lub też właśnie gdzie sobie zaciągniecie tego pazurka. Ja polecam Wam nakleić. Wiem, że niektóre osoby stosują tylko opcję z odżywką do pazurków czy tam lakierem. Ja Wam polecam przykleić właśnie taki kawałek, taki plasterek na pazurek.
i następnie pokryć to wszystko lakierem. Paznokieć Wam odrośnie. Możecie ten proces oczywiście powtarzać, kiedy, dajmy na to, ta warstwa Wam zejdzie lub gdzieś po prostu zacznie brzydko odchodzić. Możecie to ściągnąć delikatnie i w ten sam sposób ponownie zaaplikować właśnie kawałek materiału z herbaty. Jeśli chodzi o kosmetyki, mamy zazwyczaj ich mnóstwo w domu i rzadko kiedy korzystamy ze wszystkich. Wiadomo, kupujemy pomadkę, która no nie do końca odpowiada nam kolorem, kupujemy rozświetlacz, który daje za dużo blasku, lub też, kochani, bronzer, który no jest dla nas za ciemny, tak? Pamiętajcie, że każdy, ale to każdy kosmetyk kolorowy ma różne zastosowania. I jeśli pomadka w odcieniu różu lub nawet czerwieni lub pomarańczu nie sprawdziła Wam się na ustach, źle wyglądacie w tym kolorze, możecie wypróbować ją, kochani, jako kremowy róż na policzki. Jeśli chodzi o kwestię rozświetlacza, możecie zawsze użyć go tutaj w wewnętrznej części oka w celu rozświetlenia Waszych oczu. I jeśli chodzi o bronzer, bywa tak, że on jest matowy i bardzo ciemny, naprawdę brązowy. Możecie spróbować wykorzystać go na Wasze brwi przykładowo lub też do makijażu oka. Warto myśleć o tym, że kosmetyki mają naprawdę szerokie zastosowanie. Kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest kwestia eyelinera. Wiele z nas no, nie ma jakiejś super ekstra budowy oka i często właśnie malujemy sobie kreseczkę eyelinerem. Jeśli jest on wodoodporny, zazwyczaj zasycha bardzo szybko, ale często zdarza się tak, że używając właśnie produktów kremowych, czy to jest w kredce, czy w pędzelku, chodzi mi w kremie. Kochani, często zdarza się tak, że nałożymy sobie właśnie nasz eyeliner i co się dzieje? Dzieje się tak, że zamkniemy nasze oczyska, znaczy otworzymy i nasz eyeliner po prostu przenosi się na górną powiekę i mamy no jakby lustrzane odbicie. Co oczywiście psuje nasz makijaż, nas denerwuje, troszkę zniechęca właśnie do makijażu i często zdarza się tak, że właśnie ten makijaż, chodzi konkretnie o kreskę właśnie eyelinerem, znika w ciągu dnia, bo używamy różnej jakości kosmetyków, zresztą eyelinery zazwyczaj są kremowe, więc lubią gdzieś znikać i się przemieszczać. Ja mam dla Was dobrą radę. Jeśli wykonujecie właśnie kreseczkę, nie zapominajcie o tym, żeby ten cień zagruntować, wybaczcie, żeby ten eyeliner zagruntować właśnie cieniem. Bierzecie sobie na pędzelek cień w odcieniu eyelinera. Jeśli jest to brąz, bierzecie cień brązowy, jeśli czarny, czarny, jeśli niebieski, to niebieski i tak dalej. I po prostu wklepujecie, wbijacie sobie właśnie na linię Waszego eyelinera. Ja Wam gwarantuję, że naprawdę pozostanie on przez cały dzień na Waszych oczkach, kiedy zastosujecie tą radę. Jeśli chodzi o kremowe cienie do powiek. Teraz jest taki wielki boom i naprawdę jest masa tych kremowych cieni. Macie i polskie produkty, i zagraniczne. I większość właśnie z tych kremowych cieni jest produktami wodoodpornymi, ale co jest ważną rzeczą, jest produktami, które świetnie sprawdzają się jako baza pod cienie. Kochani, pamiętajcie o tym, że kremowe cienie zawsze można przykryć jakimiś pyłkami, brokatami lub też właśnie sypkimi pigmentami. Możecie nałożyć oczywiście na takie kremowe cienie
zwykłe cienie w kamieniu i ja Wam gwarantuję, że będą one stanowić świetną bazę i zachowają Wasz makijaż przez cały dzień. Kochani, sprawa ważna lub mniej ważna, ale nie każdy z nas posiada w domu pędzelek właśnie taki oto do czesania naszych brwi, tak? Lub też wyczesywania nadmiaru maskary. Sprawa jest prosta. Jeśli chodzi o brwi, ja polecam Wam gorąco kupowanie kredek do brwi właśnie ze szczoteczką, z pędzelkiem. Zawsze możecie sobie te brwi przeczesać. Macie kredkę, macie również przyrząd, który Wam ułatwi pracę, więc takie kupowanie właśnie dwa w jednym znacznie ułatwia sprawę i pozwala zachować pieniążki. Ale jeśli, kochani, chciałybyście konkretnie taki rodzaj pędzelka, to prostą sprawą jest użycie właśnie takiej szczoteczki po Waszym starym tuszu do rzęs. Oczywiście szczoteczkę taką trzeba zdezynfekować, porządnie wyszorować, a następnie świetnie ona sprawdzi się na Waszych brwiach lub też rzęsach. Wiele z nas, ja osobiście również, posiada tak zwane baby hairs. I to są takie malusieńkie włoski, zazwyczaj blond, które, kochani, pojawiają się na naszej twarzy. Jest to taki delikatny meszek i wiele z nas robi błąd, używając właśnie produktów na twarz, nakładając róże, bronzery, pudry, po prostu maziamy we wszystkie strony i potem nasz makijaż nie do końca wygląda apetycznie. Ja chciałam Wam uświadomić jedną rzecz, a mianowicie jeśli posiadacie mnóstwo właśnie takich baby hairs, pamiętajcie o tym, żeby nakładać produkty zgodnie z przebiegiem tych włosków, bo w momencie, kiedy, dajmy na to, pudrujemy buźkę i maziamy do góry tym pudrem, po prostu wszystkie te włoski nam się unoszą i wygląda to troszkę śmiesznie. Dodatkowo nakładamy na nie masę produktu, podnosząc je i efekt w makijażu nie jest do końca ok. Wiele z nas nie ma jakichś mega dużych rzęs, długich, pięknych i w ogóle. I wiele sięga właśnie po rzęsy sztuczne lub też chciałoby po nie sięgnąć, ale obawia się, że mogą utracić te, które mają właśnie w momencie, kiedy sobie te rzęsy ściągacie. Oczywiście usuwać właśnie sztuczne rzęsy, to po pierwsze pamiętajcie o tym, żeby nie robić tego jakoś drastycznie i szybko, robić to delikatnie i spokojnie. Natomiast jeśli chcecie usunąć te rzęsy w sposób jeszcze delikatniejszy, ja proponuję Wam zastosowanie wazeliny lub też oliwy z oliwek, nakładacie na wacik i ściągacie delikatnie, tak jak robicie demakijaż. Te rzęsy sztuczne powinny zejść spokojnie, a Wy zachowacie swoje w dobrej kondycji. Co się tyczy pomadki do ust, no na rynku są różne pomadki w różnych cenach, jedne mają większą trwałość, drugie mniejszą. Ja mam dla Was radę, jak zrobić, żeby pomadka na ustach pozostała po prostu na dłużej. Kochani, zanim wykonacie makijaż Waszych ust, ja polecam Wam wziąć sobie korektor, Wasz ulubiony lub taki, którego może nawet nie używacie. Wziąć korektor, delikatnie wklepać tutaj w Wasze usteczka
Oczywiście równomiernie, żeby ten koloryt był rozłożony mniej więcej tak samo, a następnie, kochani, zaaplikować ulubioną pomadkę. Ja Wam gwarantuję, że takie właśnie usta pokryte wcześniej korektorem sprawią, że Wasz makijaż ust pozostanie na znacznie, znacznie dłużej. I niezmiernie ważną rzeczą jest oczywiście używanie filtrów przeciwsłonecznych. Jeśli nie chcecie osobno nakładać właśnie tego rodzaju kosmetyku na Waszą buźkę, ja polecam Wam właśnie znaleźć, na rynku w tym momencie jest mnóstwo właśnie kremów przeznaczonych do pielęgnacji, które zawierają właśnie filtry przeciwsłoneczne, i polecam Wam gorąco stosowanie właśnie podkładów lub też kremów BB właśnie z ochroną przeciwsłoneczną. Jeśli chodzi o sytuację, w której nałożymy sobie zbyt dużo podkładu lub dany podkład po prostu tworzy nam efekt maski, jest na to prosty sposób. Bierzecie sobie gąbeczkę do makijażu przeznaczoną, lekko zwilżycie ją pod wodą, a następnie delikatnie właśnie stemplując twarz, dotykając jej, spowodujecie, że usuniecie nadmiar właśnie produktu z twarzy, ten podkład się troszkę rozmyje, a Wasza buźka już nie będzie z efektem maski, nie będzie właśnie tak obciążona przez make-up. Kochani, jeśli chodzi o zachowanie naszych perfum, a raczej ich zapachu na dłużej, to ja polecam Wam posmarowanie miejsc takich jak nadgarstki, tutaj za uszkami, posmarowanie ich wazelinką, a następnie spryskanie perfumem. Ja Wam gwarantuję, że zostanie ten zapach na znacznie, znacznie dłużej. I kochani, ostatnią rzeczą, o której chciałam powiedzieć, bardzo istotną rzeczą, jest używanie naklejek na pazurki. Takie naklejeczki są modne, możecie je kupić w sklepach. Zanim nałożycie sobie takie naklejeczki, ja proponuję Wam po pierwsze zmatowić troszkę Waszą płytkę paznokcia, po drugie ogrzać je ciepłem z suszarki, przed zaaplikowaniem właśnie naklejek, a następnie w momencie, kiedy nałożycie już Wasze naklejki, kochani, znowu podgrzać troszkę właśnie ciepłem z suszarki, to przygładzić, i ja Wam gwarantuję, że takie naklejki będą się trzymać na Waszych pazurkach znacznie, znacznie dłużej. Kochani, to tyle w drugiej części z serii rady i triki makijażowo-kosmetyczne, urodowe, jak wolicie. Ja ślę Wam jak zawsze gorące, gorące buziaki i do zobaczenia. Pa!